renowacja tarasu drewnianego, olejowanie tarasu i mebli ogrodowych. Właściciele tego domu chcą przywrócić urodę drewnianemu tarasowi. Produktem, który to sprawi, jest nowy olej do drewna marki Vidaron. Dom został zbudowany 3 lata temu, teraz podobnie. Zaraz po zbudowaniu został zaimpregnowany impregnatem koloryzującym. Jak do tej pory jest w stanie takim, jak został zbudowany. Nie było żadnych renowacji, nie było żadnego odświeżania. Jedyne użytkowanie i mycie takie codzienne, tak? Od przypadku do przypadku. No i po tych 3 latach już widać w nim to zużycie, tak? Także w tym roku było zaplanowane już na pewno przed sezonem letnim odświeżenie tarasu. Taras niezadaszony, taki jak ten, nie ma łatwego życia. Jest narażony na działanie czynników ekstremalnych. Latem upał, deszcz, zimą odwilże, mrozy i zaleganie śniegu. Po 3 latach, po 4 latach, bez konserwacji tarasu, jego stan nie może być dobry. Deski sosnowe pociemniały, warstwa ochronna zanikła. Widać spękania oraz efekt łódkowania, czyli podniesienie się krawędzi desek na skutek działania wilgoci. Wyzwaniem dla tarasu jest codzienne użytkowanie przez właścicieli i małego Maksymiliana, a czasem różne przygody. Stan oceniam jako dosyć zniszczony przez przetarcia po pokrywy wierzchniej, warstwy wierzchniej, z tego występują te przebarwienia czarne. Usunięcie tego na zasadzie przemalowania nie da żadnego rezultatu. Musi być usunięcie metodą mechaniczną. Po usunięciu całkowitej warstwy, czyli usunięciu do gołego drewna, całkowicie deski, będą nałożone 2 warstwy oleju do tarasów firmy Vidaron. Sprawdzona ekipa parkieciarska. Prace zaczynają się od umycia tarasu myjką wysokociśnieniową. Żeby zedrzeć zniszczoną warstwę wierzchnią i wyrównać powierzchnię, deski tarasowe należy przeszlifować. Gwoździe, którymi przybito deski, trzeba wbić głębiej, by nie przeszkadzały w cyklinowaniu. Olej do drewna jest transparentny. Będzie widoczny rysunek słojów. Dlatego na powierzchni nie może być sinizn i przebarwień. Drewno musi być suche. Wilgotność nie wyższa niż 20%. Po kilku cyklach cyklinowania papierem ściernym wreszcie widać surowe drewno. Kolejny etap to zapolerowanie drewna, a następnie odkurzenie powierzchni. Ekipa porusza się po tarasie jak po salonie. Nie wolno już nanosić brudu. Pogoda jest ładna, ale niepewna. W pogotowiu czeka folia budowlana, by w razie burzy przykryć nią taras. Nie wolno olejować w deszczu ani w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza i poniżej plus 5 stopni Celsjusza. Na starannie przygotowaną powierzchnię można już zacząć nanosić olej. Trzeba go dobrze rozmieszać przed rozpoczęciem aplikacji i często mieszać w trakcie pracy. Olej nanosi się pędzlem lub gąbką. Nie za dużo, ostatnia warstwa wzdłuż słojów, a po około 15-20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy trzeba usunąć nadmiar preparatu przy pomocy półsuchej gąbki lub bawełnianej szmatki. To etap, kiedy poprzez rozcieranie olej równomiernie wprowadzany jest w drewno. Bez rozcierania na powierzchni mogłyby zostać smugi i ślady ruchów pędzla. Ekipa olejuje kolejne 4 deski. Pan Łukasz rozciera olej najpierw szmatką zamocowaną na mopie, a potem gąbką. Olej do tarasów Vidaron jest idealnym wyborem, jeśli chcemy, jak właściciele tego domu, przywrócić piękno drewna. Gdyby zastosować lakier, powstałaby powłoka na powierzchni. Z kolei emalia przykryłaby rysunek słojów. Olej wnika w drewno, ale nie tworzy powłoki. Podkreśla usłojenie i pogłębia kolor drewna. Daje półmatowe wykończenie. Olej zabezpiecza drewno przed warunkami atmosferycznymi i szkodnikami. Deski nie wymagają dodatkowej impregnacji. Ogranicza pękanie drewna i podatność na zabrudzenia. Zawiera filtr anty-UV, chroniący drewno przed płowieniem. Olej do tarasów można stosować zarówno do drewna krajowego, jak i egzotycznego. Z 5 kolorów oleju do tarasów Vidaron właściciele wybrali kolor Teak naturalny. Taras ma 23 metry kwadratowe. Do jednokrotnego malowania wystarczą zaledwie 2 litry oleju. Olejowanie zajęło dwuosobowej ekipie równo godzinę. Już po pierwszym olejowaniu taras robi wrażenie. Teraz czekamy 6 godzin na drugi cykl. 2 warstwy oleju to zalecane minimum. A w przerwie ekipa wykonała jeszcze jedną renowację. Zastosowała inną nowość Vidarona – olej do mebli ogrodowych. Ten produkt zawiera jeden z najtwardszych wosków naturalnych – karnauba.
Jego dodatek powoduje, że na powierzchni olejowanego drewna wytwarza się cienka, ale bardzo odporna warstwa. Proces olejowania przebiega podobnie jak na tarasie. Przeszlifowanie, odtłuszczenie i odkurzenie, nakładanie oleju, przecieranie oleju, schnięcie, nałożenie drugiej warstwy. Olejowanie mebli pięknie ożywia kolor i rysunek drewna, chroni meble przed deszczem i wilgocią. Powłoka staje się odporna na grzyby pleśniowe, siniznę, glony i odbarwiające działanie promieni słonecznych. Fotele są jak nowe. Wracamy na taras. Pora na drugie olejowanie. Znów nakładany jest olej, a po kwadransie rozcierany. Kolor teak pogłębia się. Ekipa otwiera drugą 2,5-litrową puszkę i miesza olej z obydwu puszek. Chodzi o to, by wyrównać kolor. Miesza też olej często w trakcie nakładania. Przy okazji widać wielką zaletę oleju. Można robić miejscowe poprawki. Miejsca późniejszego nakładania oleju nie różnią się kolorystycznie od wcześniej olejowanych desek. W praktyce można więc na przykład olejować taras czy podłogę, stopniowo przesuwając meble w miejsce już pokryte olejem. Albo naprawiać rysy lub przetarcia na tarasie, olejując tylko miejsce uszkodzone. Takich napraw nie da się zrobić bez śladu na powierzchni lakierowanej. Moim zdaniem taras wyszedł bardzo ładnie. Po wycyklinowaniu deski zostały wyrównane, nie ma żadnych kantów, wyobleń. Wszystkie niedoskonałości zostały zeszlifowane. Co do pielęgnacji tarasu, no, powinno się robić dwa razy w roku, przed sezonem, na początku wiosny i na koniec lata druga warstwa tym samym olejem, tylko że już jednokrotnie nanoszono. Pan Marcin ma rację. Olejowanie trzeba powtarzać co najmniej raz, a w przypadku tak trudnych warunków jak na niezadaszonym tarasie, dwa razy w roku. Można przyjąć, że taki zabieg zajmie panu Markowi 2 godziny. Warto. Taras jak piękna podłoga z desek w starym dworze. Trzeba o nią dbać, a będzie zachwycać i pięknem, i trwałością. Po 10 dniach od olejowania można stosować już środki na mokro do pielęgnacji drewna. Regularnie trzeba też używać olej pielęgnacyjny. Ostatnie prace na tarasie i gotowe. Wracają właściciele. No piękne. Pięknie. A po skończonym olejowaniu oprócz mycia pędzli trzeba bawełniane szmatki koniecznie umieścić w metalowym pojemniku i zalać wodą. To nie nadgorliwość. Szmatki nasączone olejem mają zdolność samozapłonu, szczególnie jeśli są włożone do szczelnego worka plastikowego i gorącego bagażnika, albo wystawione na słońce. Sam olej się nie zapala. Pamiętajcie o tym.